Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was pozdrawiam z Paryża, gdzie rozpoczyna się kolejny vlog. Tutaj w tym kościele, który widzicie z tyłu za mną, mam właśnie rekolekcję. To jest polska parafia na Concord, w sensie strasznie fajne miejsce, bardzo fajny proboszcz, strasznie fajni ludzie, w ogóle super miejscowa. Jak przyleciałem, a może w ogóle pójdziemy do kościoła, czekajcie, pokażę Wam. Jak przyleciałem, dwa dni temu, jak zaczynały się rekolekcje, było, słuchajcie, 20 stopni, świeciło słoneczko. Myślałem, że fajnie ponagrywam Paryż, no ale jest jak jest. W sensie leje dzisiaj, mam parasolkę, no może nie będzie jakoś bardziej lało. Zobaczmy teraz szybko kościół, będziemy zaczynać tego vloga. W sensie najpierw na pewno będą jeszcze jakieś przeloty, samoloty i w ogóle, jedziemy. Moi drodzy, wiem, że to, co zaraz powiem, to będziecie mówić nie na rzeka i w ogóle, ale muszę Wam powiedzieć, że mnie jakoś Paryż tak nie bardzo jara. W sensie lubię to bardzo przyjeżdżać, bo są tu bardzo fajni ludzie, natomiast samo miasto, ja tam mieszkałem kiedyś przez 2 miesiące, chyba mi się po prostu przejadło. Jakoś też ten klimat taki francuski to nie jest chyba mój klimat. Więc no, na szczęście mam tylko chwileczkę, żeby przelecieć po dwóch ulicach na krzyż w okolicy kościoła, w którym mamy rekolekcję. Nagram Wam te parę zdjęć i będziemy jechać dalej. Ale w ogóle to się bardzo cieszę, że tu byłem i mam nadzieję, że znowu kiedyś na rekolekcję tutaj trafię. Zobaczmy parę obrazków. Narzekał i słońce usłyszało to narzekanie i zdecydowało się wyjść. Dziękuję Ci bardzo, Panie Boże, że chociaż troszeczkę będzie świecić i będzie może parę ładnych zdjątek. Patrzymy. Więc moi drodzy, byłem w Paryżu lat temu 3 na rekolekcjach. I dokładnie w dzień, kiedy wylatywałem, to patrzyłem z okna samolotu i widziałem tę katedrę, jak płonęła. To dokładnie ten dzień. Oczywiście wszyscy się śmiali tutaj w kościele polskim, że przyjechałem, podpaliłem i uciekłem. Więc teraz, kiedy mam wyjeżdżać jutro, to już się zastanawiają, co będzie płonąć, jak będę jutro wyjeżdżał. Ale katedra już jest dosyć mocno odnowiona. Jeszcze nie całkiem oczywiście, ale już wygląda nieźle. Tylko trudno coś zobaczyć, bo jest dużo tych rusztowań dookoła. Ale popatrzcie na chociaż dwa ujęcia. Więc moi drodzy, właśnie jesteśmy po ostatniej mszy świętej na rekolekcjach w Paryżu. Jestem tutaj w parafii w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To jest strasznie fajna parafia. I tu są w ogóle super ludzie. I oni od samego początku, w ogóle od 3 dni, ciągle mnie proszą, pokaż nas, pokaż. Tych zobaczcie! Więc moi drodzy, po Paryżu wylądowałem, w sensie wylądowałem w ogóle w Warszawie, ale przyjechałem do Lubania, tak. Mam rekolekcje wielkopostne. Z Lubania do granicy z Niemcami, czyli do Zgorzelca, jest jakieś 20 km, więc przyjechałem na chwileczkę do Zgorzelca. I słuchajcie, to jest w ogóle tak śmiesznie, jestem nad rzeką i okazuje, że tutaj po tej stronie to jest Polska, a po tej stronie to są Niemcy. I z tej strony są takie słupki jakby polskie graniczne, a tam są drugie. I tam w ogóle jest jakiś taki ładny kościół. Ja sobie tak pomyślałem w ogóle, że Zgorzelec jest bardzo ładny, ale okazuje się, że ten kościół jest po drugiej stronie już, w sensie po niemieckiej, że to już jest Görlitz, ale zaraz tam pójdziemy zobaczyć. W ogóle wygląda to tak dosyć zacnie, chociaż jest trochę ruin, ale przynajmniej ta niemiecka strona wygląda ładnie, bo Polska też jest ładna, tylko jakaś taka skromna jest. A tam jakoś tak z wypasem. No nie wiem, zobaczmy parę obrazków.
Więc to jest polska strona, to jest niemiecka strona. I tam widzicie jakieś takie katedry, kościoły takie, a tutaj takie kamienice. I to ładnie, i to ładnie, tylko ten jakoś tak bardziej. Właśnie gdzieś tutaj, prawdopodobnie na środku rzeki, teraz jeszcze jestem w Polsce, prawdopodobnie, o, teraz chyba jestem już w Niemczech. No tak śmiesznie trochę, nie? No muszę wam, kochani, powiedzieć, wiecie, że ja wielkim fanem Niemiec to nie jestem. Uważam, że to niewiele do zobaczenia jest, ale no jak się patrzy na nas z Zgorzelec i na Görlitz, no to chyba Görlitz trochę wygrywa. W sensie jakieś takie bardziej ogarnięte jest. Chociaż widziałem, że w Zgorzelcu dużo remontują, więc może teraz odnowią i będzie jeszcze ładniej. Dobra, kochani, trzeba jechać dalej, bo kolejne rekolekcje w Łodzi, więc w drogę i pewnie tam zrobimy jakieś gadane. No dobrze, moi drodzy, moi kochani, nadeszła pora na jakieś gadanko. Moi drodzy, po całym tym zamieszaniu wielkopostnym, gdzie miałem bardzo dużo rekolekcji, potem oczywiście wylądowałem w Łodzi, gdzie miałem jeszcze jedne rekolekcje, a potem oczywiście święta. I kochani, taka refleksja mi się jakoś rodzi, która jest we mnie od dawna, ale po raz pierwszy jakoś ją chyba sobie werbalizuję. Mianowicie, nie wiem, czy macie podobne doświadczenia, pewnie niektórzy tak, niektórzy nie, jak to zazwyczaj, ale ja już od wielu lat odkryłem, razem z naszymi braćmi też, bo mamy podobnie, że te świąteczne dni, w sensie chodzi mi o niedzielę zmartwychwstania, potem też o poniedziałek, czyli tak zwany drugi dzień świąt, podobnie jest w Boże Narodzenie, czyli w samo Boże Narodzenie i potem w następny dzień, znowu w tak zwany drugi dzień świąt. Nie wiem, czy zauważyliście, że w te dni jest jakiś taki zazwyczaj, pewnie nie zawsze, ogromny marazm. Ja pamiętam, zdziwiłem się tym gdzieś tam po 2-3 latach bycia w zakonie, kiedy po raz pierwszy przeżywałem Triduum Paschalne, czyli takie bardzo mocne, bardzo emocjonalne, bardzo takie wstrząsające doświadczenie świąteczne, jak się po raz pierwszy było na takim prawdziwym Triduum, takim prawdziwym, to robiło ogromne wrażenie. I pamiętam, że potem przychodziła niedziela, przychodził poniedziałek i jakoś tak życie całkowicie zamierało. Miałem wrażenie, że wszyscy bracia są jacyś tacy śnięci, że wszyscy jesteśmy zmęczeni. I nawet nie chodziło o przejedzenie, tylko taki moment jakiegoś takiego czegoś, że trudno było wykrzesać jakąś radość z siebie. Zawsze takie pytanie mi się rodziło, jak to jest niedziela zmartwychwstania albo jest niedziela Bożego Narodzenia, to powinno być właśnie to świętowanie, a cały dzień jest taki jakiś senny. Pamiętam, wieczorem miałem jeszcze, jak mieszkałem w Krakowie, 20 krakowskie. Tam zawsze było mało ludzi, bo większość ludzi pojechała na święta do domów, szczególnie na mszach akademickich, no bo studenci wyjeżdżali do domów na święta. I pamiętam, że to była taka jedna z najsmutniejszych w ogóle mszy w ciągu roku, gdzie było mało ludzi, wszyscy byli tacy jacyś przygaszeni, tacy zmęczeni po prostu tym nic nie robieniem i tak dalej. Kochani, możliwe, że macie podobne doświadczenia. Myśmy sobie to w tym roku z braćmi nazwali, bo dużo o tym gadaliśmy, tak zwaną martwotą świąteczną, że jakby w momencie, kiedy się kończy Wigilia Paschalna, kiedy się kończy jakby rezurekcja, to rozpoczyna się dwudniowe takie po prostu, no takie zamieranie życia w klasztorze. I kochani, pomyślałem sobie, że mogą być trzy wersje takiego zamierania. Jedna jest dobra, dwie nie są dobre. I myślę, że warto się jakby przyglądać sobie, jakby jaka to jest u nas. Tylko nie musi dotyczyć tylko świąt, tylko w ogóle takiego okresu w życiu, czy takich momentów w życiu, kiedy czujemy, że wszystko jakoś tak zamiera, tak cichnie, tak się jakby, no właśnie, tak ledwo żyje, życie wchodzi w jakąś taką śpiączkę. Otóż, kochani, jest jedna wersja, która jest wersją bardzo dobrą. Na czym ona polega? Rzeczywiście, kochani, w święta najwięcej dzieje się to, co się de facto dzieje jakby przed świętami. Zobaczcie, że Triduum Paschalne, to się wszystko dzieje przed niedzielą, co nie? Czyli czwartek, piątek, sobota z kulminacją w sobotnią noc, kiedy właśnie tam jest ta największa jakaś taka eksplozja tych wydarzeń, no to potem trudno, żeby się już coś działo, bo wszystko, co miało się wydarzyć, to się wydarzyło. I teraz uwaga. Jeżeli to przeżyliśmy naprawdę dobrze, w takim sensie szukając Pana Boga, nie mówię, że musiało być emocjonalnie, że musiało być z jakimś tam zachwytem, nie, nie. Tylko chodzi o to, że naprawdę jakby trwaliśmy przy Panu Jezusie. Próbowaliśmy być z Nim w tych wszystkich momentach. Wyspowiadaliśmy się. Nastąpiło jakieś odnowienie w nas takie duchowe. Mówię, nawet ono nie musi być z fajerwerkami, ale po prostu zrobiliśmy dobrze przeżyte święta. To, kochani, potem ten moment takiego marazmu, to jest dobry moment. Bo co on oznacza? On tak naprawdę oznacza swego rodzaju taki pokój wewnętrzny. I kochani, czasem te moje właśnie takie martwoty świąteczne są pełne pokoju. Są takie pełne takiego poczucia, jestem w tym miejscu, gdzie trzeba,
nie muszę w tej chwili nic zrobić, mogę odpocząć. To nie jest lenistwo, tylko zwyczajny odpoczynek, że chcę po prostu pobyć z braćmi, pobyć nic nie robiąc, pobyć trochę się modląc, ale bardziej jakby już nie na takim jakimś duchowym pracowaniu, tylko na takim spokojnym przebywaniu po prostu jakby donikąd. Kochani, to jest pewnego rodzaju przedsmak raju, gdzie my też już nie będziemy do czegoś dążyć jakby specjalnie, w takim sensie rzeczywistość będzie jakoś już zamknięta. I kochani, ta martwota jest dobra, ona rodzi pokój, ona rodzi nie zmęczenie, ona rodzi nie wyczerpanie, nie takie poczucie bezsensu, tylko rodzi taką cichą, cierpliwą obecność. I to jest, kochani, dobra, jakby dobra martwota. Są dwie, które są niedobrymi martwotami. Jedna martwota, ona się wiąże z tym, że tak naprawdę uciekamy. Czyli tak naprawdę po prostu chcemy ominąć rzeczywistość. To jest, kochani, takie coś, gdzie człowiek się zaszywa jakby w nic nie robieniu, zaszywa się w braku relacji, zaszywa się sam ze sobą, zaszywa się w telewizorze, zaszywa się w jedzeniu, zaszywa się w jakichś tam innych jeszcze, nie wiem, rozrywkach czy czymś takim, żeby tylko nie czuć swojego życia, żeby tylko nie myśleć, żeby tylko jakby nie być przybitym tym, co się dookoła dzieje, tak jakby próbujemy, no właśnie, uciec z rzeczywistości. I kochani, to jest martwota świąteczna, która też mi się wydarzyła wiele razy, zresztą nie tylko związana ze świętami. Mam takie czasem wrażenie, że niektórzy w ogóle ciągle żyjemy w czymś takim, nie? Gdzie uciekamy w używki, w alkohol, w rozrywki, w telewizję, w książki, w nic nie robienie, w gry, nie wiem, w takie po prostu schowanie się takie wewnętrzne i zewnętrzne. Kochani, taka martwota nie jest niczym dobrym. Jeżeli sobie mówimy, mam prawo wtedy do odpoczynku, ja po prostu muszę się usunąć ze wszystkiego, jeżeli to rodzi w tobie takie poczucie, no właśnie, niechęci do ludzi, niechęci do świata, niechęci do po prostu brania udziału w życiu, to wtedy nie ma nic wspólnego z pokojem. To jest po prostu ucieczka, ucieczka życiowa, taka ucieczka, która nic nie rozwiązuje, a która tylko zamyka nas na życie, zamyka nas na zmierzenie się i rozwiązanie różnych trudnych rzeczy, które w nas są. I wreszcie, moi drodzy, trzeci rodzaj, chociaż ten trzeci to jest tak naprawdę tylko jakby forma tego drugiego, to jest jakby konsekwencja tego drugiego. Może być tak, że w tej takiej naszej niechęci do zajmowania się różnymi trudnymi sprawami albo po prostu w nieumiejętności, bo coś nam się w życiu rozsypuje. Ja nie mówię, że to jest zawsze nasz wybór, nie? Ale nasze życie jest tak trudne, tak ciężkie, że po prostu uciekamy od niego. Kochani, można się w pewnym momencie całkowicie zamknąć w takim nieżyciu, czyli tylko w takim przeżywaniu życia. Że tak naprawdę to jakby żyjemy tylko od tych momentów, kiedy możemy się sami zamknąć, wyłączyć z życia, potem tam, gdzie musimy wracać, bo jest, nie wiem, praca, bo jest rodzina, to na chwileczkę wracamy, ale mamy cały czas w głowie tylko jedno, uciekam stamtąd, bo ja chcę być sam, chcę być zamknięty, chcę być w ogóle, nie chcę żyć tak naprawdę. Kochani, to jest, wiem, że to jest już tragiczna wersja, to jest jakby, to jest, mówię, taka, to jest taki końcowy etap tego drugiego jakby rodzaju przeżywania martwoty, nie? Kochani, do tego może doprowadzić jakby wydłużające się to drugie. Czyli jak tak uciekam, uciekam i uciekam, to w pewnym momencie mogę w ogóle przestać żyć i całkowicie się zamknąć w takiej formie przetrwalnikowej. Czyli takiej formie, że żeby tylko po prostu przetrwać, nic to się nie ma wydarzyć, nie mam w ogóle życia, tylko trwam po prostu aż umrę. Kochani, przyjrzyjcie się sobie. Ja wiem, że to może nie jest zbyt radosna wizja, o której tu dzisiaj mówię, ale myślę, że wszyscy to robimy i ja jakby rozpoznaję sobie czasem właśnie tą jedną albo tą drugą. Mam taką nadzieję, do tej trzeciej chyba jeszcze nie doszedłem. W tym roku święta miałem takie bardziej ku tej pierwszej, myślę, że z leciutką domieszką tej drugiej, ale bardziej ku tej pierwszej, czyli takiego spokojnego, pełnego pokoju jakby bycia z braćmi, bycia z Bogiem, bez żadnych fajerwerków właśnie, tylko takiego odpoczynku, takiego właśnie odpoczynku dnia siódmego, a w końcu tym jest zmartwychwstanie. Kochani, pomyślcie, jak to jest u was, pomyślcie, gdzie to jesteście. Jakby pierwszym krokiem do tego, żeby sobie z tym poradzić, to jest zobaczyć to. Czyli przestać się oszukiwać, że ja tylko odpoczywam. To nie jest żadna martwota, tylko odpoczywam. No niekoniecznie. Kochani, to tyle w tym takim pierwszym poświątecznym vlogu. Będą teraz, kochani, kolejne, bo teraz lecę do Londynu, potem mam znowu jakieś kolejne kolekcje. To coś tam będę nagrywał, więc będziemy się widzieć. Więc moi drodzy, zanim jeszcze wyjadę, to wam pokażę, bo tutaj, czekajcie, tylko obrócę kamerę. Tutaj mam w tym kościele rekolekcję. Tam jest w ogóle takie fajne miejsce, w sensie, czekajcie, da się bliżej. Da się, o, tam za drzwiami, tam za drzwiami, w sensie za drzewami. Jest klasztor sióstr Magdalenek, strasznie fajny, byłem na kawie.
I w ogóle tu jeszcze jest stare miasto z tamtej strony, za murem, ale tam to już nie pójdziemy, bo nie ma czasu. A tutaj widzicie z Kościół Świętej Trójcy, gdzie głoszę rekolekcje. No to się w takim razie, moi drodzy, możemy już pożegnać, bo muszą być jeszcze uściski i machania końcowe. Bardzo Wam dziękuję za kolejne spotkanie, bardzo Wam dziękuję za to, że ciągle jesteśmy, że jakoś tam się spotykamy i próbujemy się nawzajem jakoś ratować. Kochani, bo Wy też mnie ratujecie w pewien sposób, naprawdę. To, że ja to mogę nagrywać, to, że muszę się mobilizować, to, że mogę do Was gadać, to, że widzę Wasz odbiór, to naprawdę mi też pomaga bardzo. Więc za to Wam też bardzo dziękuję. Kochani, ściskam Was, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia w jakichś następnych odcinkach. Z Bogiem, pa, pa! Bye.